Zamiast... OS. Zamiast pokazać wam śniadanie, zabiorę was nad morze. Ogólnie potraktujmy to jako jeden wielki eksperyment, bo mam nowy sprzęt z drugiej ręki, który chciałabym przetestować. Obecnie nie wiem, czy mnie gdzieś nie obcina, ponieważ nagrywam to tylną kamerką i nie mam podglądu. Może to i dobrze, ale tylna, dlatego że tylna kamerka ma lepszą jakość. Ogólnie jest kilka spraw i kilka rzeczy, które chciałabym wam pokazać, o których chciałabym porozmawiać, a żadna z tych spraw i żadna z tych rzeczy nie nadaje się na oddzielny filmik, także nie pozostaje nic jak bawić się dobrze razem ze mną. Jestem i mam już pełno piasku po 5 minutach nad morzem. Ogólnie plan jest taki, że zabiorę was dzisiaj do mieszkania, które remontujemy, ponieważ skuliśmy już tynki, odkryliśmy podłogi i niedługo zacznie się etap renowacji, więc nie chciałabym przegapić pokazania wam tego, jak to teraz wygląda. Mam nadzieję, że efekt będzie spektakularny. Porozmawiamy jeszcze dzisiaj na temat, mam nadzieję, po raz ostatni glow, ponieważ już mówiłam o tym na Instagramie, że dostałam odpowiedź i chciałabym się bardzo krótko do niej ustosunkować, ponieważ uważam, że jesteście tego warci i pewnie niektórzy z was na to czekają. Tymczasem posiedzę sobie tutaj i trochę pomedytuję. Używam do medytacji aplikacji Headspace. Kilka pierwszych lekcji jest darmowych. Ta apka traktuje medytację całkowicie w sposób świecki. Nie ma tam ani trochę wiary takiej bądź innej. Chodzi tylko o właśnie, tak jak sama nazwa wskazuje, zrobienie trochę przestrzeni w umyśle. Także jeżeli nigdy tego nie robiliście, a chcielibyście spróbować, to polecam ją ściągnąć. Jest wersja na iOS-a, jest wersja na Androida. No i tyle. Chciałam pokazać wam jedną rzecz. Jestem wielką entuzjastką kupowania sprzętu foto, wideo z drugiej ręki. Jest to aparat Canon G7X, na którym w sumie nagrywam od samego początku na YouTubie. Był on kupiony już w sumie prawie 2 lata temu z drugiej ręki i ten statyw też jest z drugiej ręki, także polecam serdecznie kupowanie tych sprzętów z drugiej ręki. Często jest tak, że ktoś kupuje ten sprzęt i po prostu znudzi mu się i sprzedaje go za rok lub dwa i jest on praktycznie w stanie idealnym. A teraz chciałabym wam pokazać kilka rzeczy w mieszkaniu, które za jakiś czas, mam nadzieję, nie będą wyglądać tak, jak teraz wyglądają. To jest ściana między salonu i jadalnią. Tu będzie prawdopodobnie stół z krzesłami, a kuchnią, która znajduje się za tamtą ścianą, a to są drzwi wejściowe do mieszkania. I to jest ściana, która pozostanie odsłonięta. Jak widzicie, jest ona aktualnie w bardzo złym stanie. Jest tutaj po prostu historia. Pierwszy, drugi, trzeci kabel. Naliczyliśmy 3 rodzaje kabla: czerwony, biały i czarny. Oraz rury. Tutaj jest woda, która przebija się do kuchni, ale generalnie liczę na to, że jak potraktujemy tą ścianę z czułością i poddamy ją renowacji, czyli tak naprawdę trzeba będzie każdą jedną cegłę wyczyścić oraz uzupełnić to, co znajduje za prawą, to, co znajduje się między nimi, jakąś fugą, to ostateczny efekt będzie prezentował się dobrze, bo tak jak widzicie, aktualnie no nie wygląda to najlepiej i nie prezentuje się tak, jakby miało tak pozostać. Jeszcze tutaj kiedyś, dowiedzieliśmy się dopiero to po odkryciu, widać, że ktoś kiedyś przesuwał drzwi, ponieważ to jest łuk, który pierwotnie znajdował, otwór drzwiowy pierwotnie znajdował się pod tym łukiem, co możecie czasami zobaczyć w różnych zabytkach. I tutaj w ogóle masakra z tymi kablami. Mamy nadzieję, że jeżeli potraktujemy tę scenę z czułością i cierpliwością, to się nam odwdzięczy i wszystko będzie dobrze wyglądać. Generalnie
to nie jest tak, że teraz wszystko będzie musiało być tutaj w cegle, tylko jak na przykład coś po prostu nie da się i będzie wyglądać bardzo, bardzo źle, na przykład te rury, to jest jeszcze taka możliwość, żeby zostawić właśnie część cegły, a część zaszpachlować tynkiem po prostu na biało i takie rzeczy też się dobrze prezentują. Pokazywałam Wam to w poprzednim filmiku. No generalnie tutaj po prostu jest historia i 100 lat mieszkania. To są deski, które były przykryte dwiema warstwami płyt pilśniowych. Aktualnie znajduje się na nich wykładzina, która wcześniej tu była w celach ochrony, ponieważ Piotr zbijał gruz. I są to jest moja dłoń dla porównania, bardzo szerokie deski. Myślę, że są w dość dobrym stanie, przynajmniej większość z nich, i będą one cyklinowane, czyli maszyna, która ma na dole papier ścierny i będzie automatycznie szlifować je, tak żeby zeszlifować, to są chyba z dwie warstwy farby olejnej, i wyzwaniem będzie właśnie to, żeby uzupełnić, bo jak to zostanie zeszlifowane, to pojawią się takie luki między tymi deskami i wyzwaniem będzie uzupełnienie tych luk jakąś fugą elastyczną, ponieważ musicie wiedzieć, że każde naturalne drewno pracuje, czasami jest więcej wilgoci w powietrzu, czasami jest mniej wilgoci w powietrzu i to jest naturalny materiał, który czasami się kurczy, czasami się rozszerza, dlatego fuga, którą uzupełnimy te deski, musi być fugą elastyczną. Jestem generalnie dość entuzjastycznie nastawiona do tych desek. Myślę, że większość z nich uda nam się odzyskać, jednak nie będę płakać, gdy po prostu część trzeba będzie wymienić, no bo no my tu będziemy mieszkać i będziemy na to patrzeć. Jeżeli coś jest nadgnite albo bardzo źle wygląda, no to przecież nikt nie chciałby mieszkać w takich warunkach. Została jeszcze jedna sprawa i w sumie mogę to zrobić szybciej, im szybciej tym lepiej, bo chcę mieć tę sprawę z głowy. Otóż dostałam odpowiedź od Glow, dostałam ją już po opublikowaniu filmu. Wrzucę Wam tutaj całość, nie będę czytać całości, bo to bez sensu, tutaj będę patrzeć, bo mam podgląd fragmentów, do których chciałam się ustosunkować. Wkleję Wam tutaj całość, zróbcie sobie pauzę, jeżeli bardzo Was to interesuje, możecie sobie przeczytać całość. Większość to dla mnie copy-paste i bełkot marketingowy, ale jest kilka fragmentów, do których chciałabym się odnieść. Będę już tutaj też Wam wklejać te fragmenty, do których się odnoszę. Pierwszy fragment dotyczy tego, że Unia nie zabrania mikroplastiku i nie ma regulacji na ten temat. Owszem, to jest prawda, ale to po prostu klasyk, czyli jeżeli wolno, to można. No, przepraszam bardzo, narkotyki i alkohol też są dozwolone i też można, ale powodują bardzo dużo zła na świecie. I to nie znaczy, że jeżeli coś nie jest zakazane, jeżeli coś nie jest zabronione, to jest wszystko w porządku i mamy czyste ręce niczym Piłat. Także no to ja nie wiem w ogóle z marketingowego punktu widzenia, wcielając się w takiego marketingowca, który chce udowodnić, że firma jest za wszelką cenę eko, no to to jest zły fragment, ponieważ no, mikroplastik szkodzi środowisku. To, że Unia Europejska nie wypuściła jeszcze rozporządzenia i przepisów regulujących wypuszczanie mikroplastiku do ścieków, to nie znaczy, że jest to ekologiczne. Drugi fragment odnosi się do tego, że pracują nad włóknem, które będzie częściowo, nie wiemy w jakim procencie, wykonywane z materiałów recyklingowych. Domyślam się, że nie chodzi o materiały biodegradowalne w stylu bawełny i bambusa, ponieważ na pewno by to umieścili. Myślę, że chodzi po prostu o recyklingowany poliester i też jestem na nie, ponieważ są pewne rzeczy, których no, nie da się zastąpić włóknem naturalnym, na przykład stroje kąpielowe, stroje do ćwiczeń, no jednak te rzeczy dużo lepiej spełniają swoje funkcje, kiedy są wykonane z włókien syntetycznych. No i taki strój wykonany z włókien, z recyklingowanych włókien syntetycznych, jest dużo bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż strój, wiadomo, wykonany z pierwotnych włókien syntetycznych. Natomiast jeżeli chodzi o rękawice do demakijażu, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić tę rękawicę z włókien biodegradowalnych. I teraz jeszcze ten sam fragment. Ich produkty nie są barwione z użyciem substancji szkodliwych, dlatego z powodzeniem można je poddać recyklingowi materiałowemu. No okej, można poddać, ale pytanie, czy
ktokolwiek to robi. Z tego, co mi wiadomo, to zaledwie 1% tekstyliów jest poddawany recyklingowi, czyli 99% tekstyliów nie jest recyklingowane. I dlaczego oni nie zbierają swoich zużytych rękawic i ich nie recyklingują, tylko no, są producentem i zrzucają ten recykling na kogoś innego? No i po prostu nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Chciałabym zobaczyć, jak ktoś recyklinguje zużytą rękawicę Glove. I tu chodzi o recykling materiałowy. Tu nie chodzi o to, że zużyjemy rękawicę Glove i użyjemy ją do czyszczenia okien, tylko chodzi o to, że mamy zużytą rękawicę i z tej zużytej rękawicy zrobimy jakiś nowy materiał, jakąś nową rzecz, która będzie spełniała swoją funkcję. Dobra, teraz kolejny fragment. I teraz zgodnie z ich filozofią zmieniamy opakowania na biodegradowalne wykonane ze skorupy ziemniaczanej lub z papieru. Nie chciało już mi się wchodzić na ich stronę, bo jak wchodzę na ich stronę, ciągle wszędzie, w wszystkich mediach społecznościowych wyskakują mi ich reklamy. Natomiast jeżeli chodzi o o plastik wykonany ze skorupy ziemniaczanej, no to tak jak mówiłam w moim filmiku, no, nie ma w Polsce technologii, która by rozkładała ten biodegradowalny plastik po prostu w pierwotne surowce. Ten biodegradowalny plastik jest traktowany na równi z tradycyjnym plastikiem z ropy naftowej. I ostatnie dwa fragmenty. Glove nie generuje plastikowych butelek i jest alternatywą dla chemicznych kosmetyków, które zanieczyszczają wody i niweluje zużycie płatków bawełnianych. Ja nie wiem, w jakich oni żyją czasach, może w latach 2000, ale z tego, co wiem, dzisiaj na rynku jest mnóstwo firm, które już nie produkują chemicznych kosmetyków, jak oni to nazwali, tylko kosmetyki składające się z naturalnych olejów, z naturalnych substancji, które są w zupełności kompostowalne i absolutnie nie szkodzą środowisku. Jeżeli chodzi o zużycie płatków bawełnianych, to tak jak napisałam w którymś z komentarzy, jeżeli miałabym wybrać między Glove a jednorazowymi płatkami do zmywania makijażu, to wybrałabym jednorazowe płatki wykonane z bawełny organicznej, wtedy jestem pewna, że nie zawierają szkodliwych pestycydów i szkodliwych chemikalii, oraz mleczko, bądź tam płyn micelarny, bądź cokolwiek tam się używa w szkle z naturalnym składem. Uważam, że jest to lepsza alternatywa w porównaniu do Glow. Ja nie wiem, kto oprócz, bo oni na stronie piszą, że Glow oszczędza do 5 butelek mleczka, toniku czy czego tamkolwiek. Ja nie wiem, kto używa 5 produktów do demakijażu oprócz blogerek beauty, które muszą kupować rzeczy, żeby mieć co pokazywać. Ja po prostu, ja wiem, że ja czasami żyję w bańce, ale obserwując zwykłych ludzi, którzy nie interesują się ekologią, no nikt nie zużywa 5 butelek w jednym czasie do jednego demakijażu. I ostatni fragment. Szanujemy wiedzę i doświadczenia naszych klientów, osób, które obserwują naszą działalność, bla, bla, bla. Daj nam koniecznie znać, uczymy się czegoś nowego i bardzo lubimy to robić. Patrzę, czy się nagrywa. Nagrywa się. No to nieprawda, bo umieściłam, już wypowiadałam się na ten temat na Instagramie, ale szybko tutaj powiem, o co mi chodzi. Umieściłam link do mojego filmiku na grupie Zero Waste Polska na Facebooku. Ta grupa jest prywatna i tam cześć, Glove według mnie nie jest ekologiczną alternatywą, pomimo tego, że jest polecany w takich grupach i jeżeli kogoś interesuje temat, może zapoznać się z filmikiem. I uwaga, tam komentarzy już jest chyba ponad 100, już na nie chodzę, ale odpisała mi sama właścicielka marki, która mnie no, praktycznie zaatakowała. Jeden komentarz został od razu skasowany, ale no, zdążyłam go przeczytać, no ale nie będę o tym mówić, bo pewnie był napisany w afekcie. Zarzuciła mi pomówienia, robienie im czarnego PR-u, niekompetencje, atakowanie marki. No to ja nie byłam potraktowana z szacunkiem i uważam, że to jest bardzo nie fair, ponieważ marki, ponieważ niektórzy właściciele marek powinni zejść na ziemię i przyjąć na klatę krytykę i pogodzić się z tym, że niekoniecznie robią
wszystko, co w ich mocy, tylko czasami uprawiają greenwashing. Jak wejdziecie na stronę, bo o co mi chodzi? To nie jest młoda marka, która uczy się na błędach. Ta marka już istnieje od kilku lat. Jeżeli wejdziecie na ich stronę, zobaczycie w ogóle film w języku angielskim, sprzedajemy w 60 krajach. No, ta marka ma fundusze, ta marka ma zasoby i ona może zrobić lepsze rzeczy niż teraz robi i powinna słuchać ludzi i ktoś nawet napisał, że powinna mi podziękować, że wskazałam im kierunek. Ja nie miałam... powodem, dla którego nagrałam filmik, nie było oczernianie tej marki stricte samej w sobie. Nie było też oczernianie ludzi, którzy używają Glow. Każdy sobie niech używa do demakijażu, co mu się żywnie podoba. Jednak chodzi o to, że ja nie zgadzam się na to, żeby na stronie po prostu panował taki greenwashing tutaj, żeby się nie powtarzać. Zamieszczę story na mój temat, na ten temat i może z tymi trzema głównymi rzeczami, które mnie denerwują w komunikatach tej marki. Także mam nadzieję, że tym podsumowaniem temat jest zamknięty. Oczywiście możecie dać znać, co na ten temat myślicie. Ja bardzo lubię z wami dyskutować. I powiem wam jeszcze o jednej rzeczy, o której powinien wiedzieć każdy konsument. Dobra, może ostatni fragment na temat, pośrednio na temat Glow na tej kolorowej scenie, która już niedługo nie będzie kolorowa. Będziemy tu prawdopodobnie skuwać większość tynków, ponieważ są w bardzo złym stanie. Otóż was jako konsumentów chroni ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. I czym są nieuczciwe praktyki rynkowe? Nieuczciwa praktyka rynkowa to na przykład wprowadzanie konsumenta w błąd, czyli marka mówi jedno, a tak naprawdę nie dopowiada pewnych rzeczy, coś źle opisze, po prostu wprowadza w błąd. I nieuczciwa praktyka rynkowa występuje wtedy, kiedy kupujemy dany produkt, bo marka sygnalizuje, że na przykład jest on ekologiczny, ale to jest przykład i nie mówimy o konkretnym producencie. Więc kupujemy produkt, bo jest ekologiczny, używamy go i w pewnym momencie okazuje się, że marka nie do końca mówiła prawdę i pewne elementy pewne rzeczy na temat tego produktu zostały zatajone i gdy się dowiadujemy o tych rzeczach, jesteśmy świadomymi konsumentami i produkt, który miał być ekologiczny do końca nie jest i byśmy go ponownie nie kupili po prostu. Gdybyśmy mieli wszystkie informacje na początku, nie kupilibyśmy go i to wtedy podchodzi pod nieuczciwą praktykę rynkową, także warto znać swoje prawa i przywileje, bo jak powiedziałam coś na temat Glow, to jeszcze wcześniej tego nie powiedziałam, no tak, czarny PR, atakowanie i tak dalej, ale chodziło też o to, że właścicielka napisała, że pomawiam markę i że to już podchodzi pod sprawę sądową, także bardzo niefajnie. Ale ja filmiku nie usunę, ponieważ uważam, że jest on bardzo merytoryczny, ma kilkanaście źródeł i kilka z nich to badania naukowe, a badania na temat badań naukowych nie można mieć własnego zdania. Badania naukowe po prostu są. Badania naukowe są faktem. Własne zdanie to można mieć na temat koloru szminki, a nie na temat badań naukowych. Także ten film był oparty na różnych artykułach i badaniach naukowych, także na pewno go nie zdejmę, bo uważam, że jest w porządku. Jest już kilka godzin później i podeszłam sobie do okna, żeby wam pokazać jeszcze jedną rzecz a propos płatków drożdżowych. Patent na popcorn, który jest w sumie less waste, w sumie wszystkie składniki, o których wam opowiem, kupiłam na wagę bądź w papierze, więc tak, mam tu mieszankę oleju z suszonych pomidorów w oleju, dwie łyżki płatków drożdżowych, które dzisiaj kupiłam, pół łyżeczki soli oraz łyżeczka papryki wędzonej, którą też kupiłam na wagę. I patent jest taki, że robicie z tego miksturę, robicie popcorn taki tradycyjny w garnku z ziarenek kukurydzy. Gdy ten popcorn się zrobi, od razu wlewacie do garnka tą miksturę, zamykacie ten garnek i potrząsacie nim. I tak oto macie popcorn o smaku serowym i wędzonym aromacie. Bardzo polecam ten patent. Myślę, że jak ktoś lubi chipsy, to nie zastąpi chipsów, ale też jest spoko.
Zaczyna się ściemiać, więc wyszłam na balkon, żeby się z Wami pożegnać. To był dość pracowity dzień, idę jeszcze pomontować film na temat ślubu i wesela Les Waist. Tymczasem nie wiem, co z tego wyjdzie, ale myślę, że coś. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas do następnego filmiku. Pa!